Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki wspólnie z kolegą Rafałem. Postaramy się nakręcić jakiś film oto z naszej dzisiejszej miejscówki, czyli miejscówka Sandomierz, królowa polskich wód Wisła oraz Główka. Oczywiście chyba trzecia lub czwarta, z tego względu, że wszystkie były zajęte. Kolega Robert, Rafał, był w pracy, więc przyjechaliśmy na tą chwilę. Jest godzina 17.07, 7 sierpnia 2020, piątek, więc najnowszy film oto z tej miejscówki. Jak widzicie sami, wszystko pójdzie w górę. Samochód blisko, ryba się spławia, drapieżnik bije. Miasto Sandomierz widać i tak to się prezentuje, drodzy widzowie. Jak widzicie to na moim filmie. Tu wszystko pozajmowane, jedna, druga strona i prawdopodobnie pierwsza, druga, trzecia, na czwartej jesteśmy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, za mostem. Na czwartej Główce siedzimy. Piąta też prawdopodobnie, nie, zajęta jest piąta, tam pan siedzi, szósta i tam dalej też zajęte. Czyli jesteśmy na czwartej Główce, bo trzecia zajęta jest i po środku między trzecią a czwartą pan tu z samochodem, z kempingiem siedzi, więc mamy czwartą Główkę całą dla siebie, więc będziemy wędkować z prądem. Zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejsze wędkowanie. Krzesła, fotele, wędki, zanęty, przynęty, jak na nocne wędkowanie. I tak to leci. Stąd będziemy rzucać we dwóch, samochód blisko. W razie co, jak woda będzie przybierała, uciekniemy trochę z tyłu na kamyczki. Będziemy pilnować, ale tu we dwóch damy radę rzucać w ten sposób. Mniej więcej na wprost gór pieprzowe, ale najpierw wejdę do wody, wyciągnę tą butelkę i tutaj jest jakiś korzeń. Korzeń jest wbity, jakiś pal, wyciągnę go, bo w razie ściągania ryby w nocy może ryba zaczepić się o ten korzeń, więc go wyciągnę. No i tak to leci, drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Rozkładamy się pomału sprzęty i zarzucamy zestawy, nęcimy i zostajemy już do jutra, do wieczora, do soboty, więc mamy dużo czasu na wędkowanie. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film oto z Sandomierza, z królowej polskich rzek Wisły i jedziemy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jedziemy z tym tematem, bo już późno. Dobra, laczki, tak mówię, drodzy Państwo, tak też robię. Flaszkę wyciągniemy, ale wejdziemy do wody, czyli zobaczymy, co tu jest grane pomalutku, bo tutaj już się chyba zaraz głęboko zrobi, czy mi się zdaje. Nie, nawet nie, tu jest jakiś pal, o. Ciągniemy i wejdę trochę, zobaczymy, jaka tu jest mniej więcej głębokość. Dobrze, 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 jest płytko, płytko na razie, idę, już jest głębiej. O, Rafał, tu już mam tyle, już się tu robię, pa. A może coś tam... Ale zobacz, Rafał, patrzcie, tu jest po szyję mam. Patrzcie, robię kroka. Aha. A może coś tutaj? No idę, idę. No, 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 Rafał. No już. Głębiej, głębiej. Który to jest metr? 10? No, 11 mać. Tak? Już mam po szyję. Ale dół jest, wiesz? Drodzy Państwo, to jest dobrze. Idę zobaczyć tam, gdzie ty będziesz rzucał. Jak chcę tak rzucać, mniej więcej prawie już dochodzi. No Rafał, tu już jest głębiej ty masz. Muszę się cofnąć. Bo już na palcach stoję. Cofaj. Głębiej masz. No idę, idę. O, cofam się. Jest ok.
No Rafał, ty masz, tu jest głębiej. Patrzcie, i kroka daje. Drodzy Państwo, zobaczcie. Jest tak. I teraz robię kroka. Raz. I mam po szyję. Czyli tu jest, tu musi być ten. Zejście. 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 U mnie trochę dalej. I zobaczymy, gdzie jest to zejście. O. Ty już masz bliżej zejście. Zobaczcie. Ale dobrze jest. Dobra jest woda. Dobra. Dobra. Proszę Państwa, teraz wszyscy chcą, żeby Sylwek sprawdził, czy dno jest wypłaszczone. Ale zobacz, para. Zobaczcie, drodzy Państwo, jeszcze raz. Jest tak. I krok. I po szyję. Dalej nie idę. Dalej nie idę. Bo już mnie dalej kryje. Nie musimy sprawdzić sobie miejscówkę. Tak, aby w nocy rzucać. No, jakie dno? Piasek jest, ładny. Piasek, nie ma mułu. Rafał, a tu masz jeszcze głębiej, pa. Tutaj, ej. Ale wiesz, ciekawe co jest dalej. No nie wiem, Rafał, tu, pa, tu, tu już mnie kryje. Tu już mnie kryje, to tu, tu jest dół. Tu jest, drodzy Państwo, dół, tam jest trochę płycej. Ja wędki będę zarzucał stąd, mniej więcej tam. To tu mamy płytko. I dopiero się robi. Głębia. Okej, dobrze. Woda ciepła. Ciepła woda, drodzy Państwo. Wiecie, jest pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie. W pytkę. Ale nic, musimy rozkładać sprzęty, aby przed zmierzchem słońca, przed zachodem słońca zdążyć w tle Sandomierz miasto. Piękne widoki, odpoczynek i myślę, że będzie w pytkę. To ja też mniej więcej stąd i na góry Pieprzowe będę zarzucał zestawy. Rafał, ja tylko będę... do beletów? A do kukurydzy, nie? Też kukurydza, ziarna przeważnie. No, ziarna. Otwórz kabłąk. Ja mam klipowane tam 36 metr. Otwórz kabłąk tylko. I chcę zobaczyć, bo ja rzucam tam. Chcę zobaczyć mniej więcej, drodzy Państwo, ja za pomocą tego urządzenia dokładnie pelecikami będę nęcił, więc wchodzę. Tak będę rzucał na góry. I tutaj już mam dół. Dobra. Wychodzę i teraz metr krawiecki. O, nie, otwórz kabłąk. Otwórz. Jest. 1 metr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam jest klip. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 metrów. A, co? Klip jest. Klip? 21, 22 metrów. To odtąd dodamy 10, więc ściągaj. Więc, żeby za daleko nie rzucać, bo tam było 36 metr był. Tak. 36 to gdzieś na 20-30 metr będę zarzucał zestaw. Okej. Więc zobaczymy, jak to leci z tego. Tak, koszyki będą w zależności od tego. Więc tak, aby nie za daleko rzucać, żeby w nocy punktowo w jedno miejsce. I dlatego o to chodzi. Dobrze, dziękuję. I teraz rzucę z tego, wiesz. Teraz rzucę z tego i dopiero będziemy nęcić sobie. Dawaj. Tak, drapieżnik bije, no.
No, rzucę raz. No ale wiesz, ja... Wiesz, dalej nie dorzuca, bo w nocy też obciążenie będzie duże. No i teraz jedziemy stąd. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 metrów, więc gdzieś o 5-6 metrów muszę skrócić dystans. To damy 30 metr i odmierzymy na 30 metrze i akurat będzie dobrze, bo to będzie obciążenie tak, wszystko trzeba zrobić z głową, aby w punkcie w nocy łowić, nie dalej, nie bliżej i żeby dużym obciążeniem dorzucić, drodzy Państwo, bo to nie sztuka zanęcić na 40 metrze, a później koszykami z obciążeniem 150 gramów nie dorzucić. Jeszcze raz. Dobrze. Dobrze. I dobra. Skracam gdzieś o 5 metrów, 35 metr. 30, no umówmy się, 30 metrze. Będę wędkował. Mamy mieszankę, którą zanęcimy. Jeszcze dołożę sprzętów, czyli peletów, tak aby w wodzie to hulało. Więc, drodzy Państwo, wszystko pomalutku, powolutku. Może na jakąś melasę to rzucić? No zaraz, zaraz doleję, ja wleję. Rafał. Rafał pomalutku. Spokojnie. Same co lubią mi się najlepiej, czyli bajtek, pelety i teraz mamy tak, drodzy Państwo, grube, mniejsze. Rafał. Dobra. Wymieszaj to. Masz jeszcze dziesiątkę. Dziesiątkę ton. Starczy, zawsze możemy dodać. Czternastki. Poczekaj, jeszcze czternastki trochę dam. Tak, żeby... Bo tu wiesz, niedługo noc będzie. No, kryl. Dobra. I to poślemy. Poślemy to. W imię Boga. W imię Boga, jak mówi Rafał, to co najlepsze. Sam bym to zjadł. I musimy podsypać, ale ja odmierzę sobie odległość, czyli niecałe 30 metrów i tak będzie. Z tym towarem w ten sposób to na dnie się otworzy i wysypie towar. 11 długości. 20 który? 6? 27 metr. I dalej nie potrzeba. Dalej już nie jedziemy rzucać. Wystarczy. Więc nęcimy i jest, drodzy Państwo, wiecie jak, w pytkę. Machaj będą, ryby będą. Spop się na górze otwiera, drodzy Państwo, i nurt, zanim opadnie na dno, nurt zniesie na bok, a tutaj w kontakcie z dnem, dla kolegów, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jest tak.
opada to na dno i w kontakcie z podłożem, czyli z dnem, otwiera się i się rozsypuje mieszanka w miejscu przy samym dnie, więc dlatego tak kienęcenie o to za pomocą tego urządzenia. Tak mówię, machaj, będą ryby, będą. Widzowie, jedziemy na dwa baty, jak to się mówi. Każdy sobie rzepkę skrobie. I tak musi być. Ale razem obrzucam sobie. Ja te większe wybieram, dlatego że Rafał na tą mieszankę z tego jeszcze będzie rzucał. I też wybieraj większe. Tak. A resztę sobie zostawisz, bo ja te większe. Tak, tylko... bo chodzi mi o to do metody, żeby wiesz, rzucić te. To co jest. Okej. Więc drodzy widzowie, widzicie co się dzieje. Zaraz zarzucamy zestawy. I myślę, że niedługo zobaczycie pierwszą rybkę. Oto. I miejmy nadzieję, że nie rybka, tej... pipka. Słyszycie? I miejmy nadzieję, że nie rybkę, pipkę, tak Rafał mówi. Ale chmurka idzie, ale to nam nie przeszkadza. Rzucamy. I zobaczymy. I czekam na ławicę pięknych, dorodnych rybek. Bo wiesz, lodówka umieł się pusto. Słoiki. Nie robię słoiki. bo robię słoiki. Dobrze. Ha, słoiki. Dobrze, jedziemy. Pozdrawiamy Roberta. Robercika pozdrawiamy. On jest w temacie. Wie o co chodzi. Bo on jest z naszego teamu. Po prostu zrób to sam. I się zasłoikuj. I się zasłoikuj. Pozdrawiania dla Robercika, który nie mógł z nami przyjechać. Sprawy rodzinne. Pozdrawiam wszystkich swoich widzów. No i jedziemy, drodzy Państwo, z koksem, więc dlatego musimy ogarnąć to tak, żeby wszystko miało ręce i nogi. Dopiero będziemy rozkładać sprzęty, zarzucać, a jak to zobaczycie już w dalszej części filmu. Najpierw pójdzie metoda, bo wędki mam na metodę, później przerobimy na koszyki, na PV-ki. No i różnie będziemy wędkować, różnie, w zależności co, jak będzie brało. Mam też delikatnego pikerka na robaczki, mam też spławikówkę. No ale to w zależności jak to się, drodzy Państwo, ułoży, tak będziemy wędkować. O, dwóch nowych kolegów przyjechało, też prawdopodobnie na nockę. I widzicie, my mamy miejscówkę piękną. Dlatego, że jesteśmy duże, piękne chłopaki, piękne chłopaszki. I nie z Mazur, tylko, i nie z Mazur, tylko z Kielc. Z Kielc, czyli czystej rasy scyzory. Nic dodać, nic ująć. Dobra, resztę już sobie zostaw, Rafał. Starczy. Dobra. Starczy, bo wiesz. Nie, no. Starczy, Rafałku. Za dużo nie jedziemy, w razie co wędka pójdzie na bok. Zawsze można dorzucić. Okej, ja rzucam tam na drzewo, a na góry pieprzowe. To chyba góry pieprzowe są, jak pamiętam, ze szkolnych lat, ale to jeszcze sprawdzę dokładnie, czy to góry pieprzowe, czy coś mi się już porobiło w główkę. Dobrze, wędkujemy. Jedna jest na pinkę, czyli lewa. Zobaczymy, co pływa tu, piszczy. Druga na pelecik z torebkami PVA. No i zobaczymy. Zaraz trzeba ubrać się, popsikać, bo komary zaczynają gryźć. Zobaczcie, pięknie widać miasto, Sandomierz. Pięknie, drodzy Państwo. A my wędkujemy. Wędkujemy i wędkujemy oto na tej wiślanej
miejscówce, w wodzie. Drodzy Państwo, na razie nic. Tutaj jest spinka, tutaj grubszy palecik. Ryba, sandacz bije, spławia się, a na razie bez ryby jesteśmy. No i zobaczymy co będzie w nocy. Miejmy nadzieję, że jakaś rybka wejdzie i na pelet przynajmniej, jak na moich wędkach, coś się zawiesi. Tak samo u kolegi, ale musimy dobrać taktykę. Tu pinka coś ciągnie, delikatnie szarpie na pinkę, z tym, że nie ma intensywnego brania, tylko delikatnie ciągnie, staje. No i później jak ściągamy, robaków nie ma. To tak jakby za końcówkę jakieś drobiazgi łykały, bo ściągając zestaw na pinkę, nie ma robaków na haku. A brania takie delikatne, nie do zacięcia, przynajmniej jak dla mnie. No ale wędkujemy, zobaczymy, co nam noc i poranek przyniesie na tej sandomierskiej ziemi. Więc zostańcie z nami i zobaczymy, co będzie się w nocy działo. Zobaczcie, drodzy Państwo, pokaż. Łowimy żywca. Zobaczcie, to było uwieszone u Rafała. Pierwsza ryba, nie jesteś zerowy. A ja próbuję coś pyknąć. Tylko u mnie jest inaczej. U mnie jest po łańca, zestaw mam. Czyli tak, niesymetryczna pętla. Zobaczcie. Nie wiem, jak do tego i zobacz, i tutaj mam do plecionki, co miałem tą gumę. No. Zobacz, pa. A, piękność. Guma i dopiero długi przypon. No tutaj mam supła jeszcze. Supeł. No ale ich zostanie, już nie zmieniam tego supła. Przerzucamy. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Zakładam mieszankę. No i próbuję coś złowić. A w nocy zaraz wam pokażę. Pójdzie metoda. Metoda. Jeszcze trochę przytrzymam na to robactwo. Do klipa. Ok. Okej. Dobrze, a w nocy przygotowałem już zestaw i będzie tak. Będzie, no. Żeby łapać tego żywca sandacza. No, chyba, że tak. Na umie później ściągnę to robactwo, założę podajnik do metody, przypon. Przynęta już jest i na gumeczkę pójdzie pakunek PVA. Zobaczcie, pakuneczek, torebeczka, którą zadipujemy, powiedzmy, jest tutaj czosnek. Zadipujemy w czosnku i tak będzie prezentowało się to. Oczywiście przynęta pójdzie blisko torebeczki, powiedzmy tu, będzie sobie wisiała w tej pozycji, a to zaraz zadipuję, zaleję w dipie. Czyli w czosku i ten pakunek pójdzie zamiast robaków, a na drugiej zobaczycie później, jak to będzie wyglądało, ale daję jeszcze szansę robactwu i wędkujemy, czekam na pierwszą rybę. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak pięknie widać sandomierz, chmury, niedługo idzie zachód słońca i tak prezentuje się ta nasza miejscóweczka, a my wędkujemy,
czekając na pierwszą rybkę. No to... A więc, drodzy Państwo, jest godzina 22.40. Nic nie widać, nic nie bierze, nic nie słychać, ani widu, ani słychu. Więc wędkujemy dalej, czekam na jakąś rybę. I widzimy się, jak coś się będzie działo, ale na razie jest lipa, lipa i lipa. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, dalej i dalej. Księżyc schodzi coraz wyżej. Zobaczcie, nad horyzontem. A rano tam będzie słonko. Wschód słońca w tym miejscu, gdzie teraz schodzi księżyc. Dobrze, wędkujemy. Drodzy Państwo, Rafał poszedł, komary strasznie gryzą. A tu mamy suma, sumika, czyli mały sumik, który skusił się na pinkę. Zobaczcie, i u mnie coś tam szarpie. I Rafałowa rybka zaraz wróci do wody. Sum! U ciebie! No, 15! Dobrze. Niech sobie otrzepi. A my wędkujemy dalej. Komary strasznie tną, drodzy Państwo. Leszko, Leszko. Dziękuję, dziękuję bardzo. O, już nie mam. Chciałem tylko wszystkim pogratulować. Takich wymiarów, przepraszam. Misiu, uciekaj już, bo ty nie będziesz cierpiał. Ale nastawiałeś się na suma. Tak, nastawiałem się na suma i rzeczywiście mam sumo. Uciekaj, Misiu. Dobrze. Komary gryzą strasznie. Jest dobrze. Jest dobrze, jest pyta. Jest dobrze, jest pięknie. Jest pięknie, jest pyta. Dobrze, wędkujemy dalej. Więc, drodzy Państwo, godzina 4.30. Rafał poszedł żemnąć się w samochodzie. Ja sobie leżę, jak widzicie. Zaraz będzie wschód słońca, coś tutaj na pierwszej mi szarpie. Ale powiem Wam, przez noc nic, nic. Dwa delikatne brania, ale bardzo, drodzy Państwo, bardzo dużymi przynętami łowię. No i teraz coś tutaj szarpie. Jeszcze raz i prawdopodobnie zatnę. I tak to się prezentuje. Przez noc nic. Łowiliśmy dużymi przynętami. Zaraz będzie przed nami, czyli tam wschód słońca. Oczywiście nagramy. A z tyłu Sandomierz, most. I tak to się działo przez nockę, czyli nic na zero. Ja jeszcze bez ryby, ale się tym nie przejmuję. Mamy dzień, więc coś postaram się dzień złowić. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Tak jak mówię, komary zaczęły teraz gryźć z powrotem. A ja pilnuję wędek. No i zobaczymy, co będzie dalej. Pomyślimy w razie co. Mamy sporo możliwości, czyli spławikówkę, zanęcę i spróbuję coś złowić na spławik lub ewentualnie na pinkę, ale to zobaczymy co i jak, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i pomimo tego, że jestem na zero, jest pięknie, pięknie, szas, pięknie, po prostu wszyscy bajecznie, okej. Drodzy Państwo, nic, grubo łowię, grubo, nic się nie dzieje, Rafał dalej w samochodzie śpi, godzina 5.19 i właśnie wstaje słonko nad Wisłą w Sandomierzu, zobaczcie. I tak się prezentuje wschód słońca nad rzeką Wisłą w Sandomierzu. A my wędkujemy
Ja sobie leżę, pilnuję sprzętów, co jakiś czas jakieś szarpnięcie, ale tak mówię, dużymi przynętami łowię, obławiam tą miejscówkę i nic, nic. I teraz dalej odpoczywam. I podziwiamy wschód słońca. Ludzie się inni zjeżdżają. Tam most w oddali, miasto Sandomierz. A my dalej odpoczywamy, wędkując nad Wisłą w Sandomierzu. I tak, drodzy Państwo, się to wszystko prezentuje. Wędkujemy i nic, 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 no ale pilnujemy, odpoczywamy. Widzicie, leżę sobie, wziąłem sobie podnóżek, przyczepiłem i całą noc tak leżakuję, drzymam sobie, przerzucam co jakiś czas, ale bez efektu. Nie łowiłem na robactwo ze względu na to, żeby pozbyć się drobnicy, więc tylko grubsze pelety, dwunastki, czternastki, szesnastki, ale nic, nic. Co jakiś czas jakieś szarpnięcie, ale to może ryba przepływa, czy coś, to jest dalej nic. Zanęcone jest konkretnie, więc liczyłem na jakiegoś karpia, może duży leszcz, klenia, no ale nic. Zobaczymy dalej. W razie co, jak nic nie będzie, później pomyślimy coś, aby nie być na zero, złowić jakąś rybę. Mamy możliwość, sporo, spławik. Możemy na robactwo, na pinkę też założyć. No ale to później, później jeszcze jest dużo czasu na wędkowanie. Więc pilnujemy dalej. Może coś się trafi. A więc, drodzy Państwo, pierwsza ryba. Założyłem lekkiego kika, dgająca szczytówka i pinka. I mamy pierwszą rybkę z dzisiejszego wypadu. Zobaczcie, nieduży leszczyk. Wschód słońca, odczepiamy rybkę i wędkujemy dalej nad gającą szczytówkę. Jest pytkę. Kolejna rybka, rzucam tam trochę z nurtem nad gającą. No ale coś jest, jest, coś jest, widzicie, w nocy zrezygnowałem z takiego wędkowania i teraz wędkuję na robactwo i zobaczcie, kolejna rybka, ale teraz tym razem rybka pójdzie do siatki, tak zobaczymy, ile ich złowimy. Ok, znów drgająca szczytówka, pinka.
tak mówię, znów jakaś rybka. Tym razem co mamy? Tym razem mamy certę. Certa. Okej. Odhaczamy i wędkujemy dalej. Rybka idzie do wspólnego zdjęcia i zobaczymy, co ile połowimy. Kolejna rybka. Zobaczymy co. I taka zabawa na pinkę teraz. Delikatnym kijem. I znów mamy niedużego pana leszczyka. Okej. Do wspólnego zdjęcia. I przerzucamy dalej. Zobaczcie. Jedną zarzuciłem na duży pelet, a drugą ściągnąłem. Widzicie, jedna ściągnięta, druga na duży pelet. To mam jedną i teraz obławiam delikatnym zestawem na pinkę, który na razie ta wędka przyniosła mi efekt w postaci niedużych rybek. A tutaj jest na większego zwierza. Wędkujemy. I zobaczcie, jest pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu w pytkę. Królowa polskich rzek. Wisła. Sandomierz. W oddali. I cóż można chcieć. Odpoczywamy w ten sobotni dzionek. Spadła. Dobrze, ale obławiamy. Jest pięknie. Zmiana robaczków. Założymy 3 sztuki. 1, 2 i czerwonego do kompletu. I zarzucamy w miejsce, gdzie wędkujemy. Okej. I czekamy na kolejną rybkę. Zobaczcie, ile napłynęło brudu. I oto taki maluszek. I tak to, drodzy Państwo, leci rybka za rybką. Mała, bo mała, ale cieszę. Zobaczcie, ile naleciało tego brudu. Zobaczcie. A z tej strony czyściutko. A tu tyle napłynęło, ale obławiamy dalej, dalej. I jest w pytkę. Weźmiemy podbierak. Tylko trochę ta woda syfiasta, ale co zrobić?
leszczyk. Zobaczcie. Znów nieduży, ale obawiamy, co zrobić. Ok. Coraz więcej śmieci. Drodzy Państwo, zobaczcie, ile to napłynęło mi tu. Ściągamy, systematycznie obławiamy. No ale widzicie, co się dzieje. Zobaczcie. W taki sposób, przepraszam, że w taki sposób, ale widzicie, co się dzieje. Więc do wspólnego zdjęcia. Nie ma to tamto. Nie ma żeboli. I przerzucamy. Wędkujemy dalej na wprost tego namiotu, co są wędkarze po drugiej stronie. I wędkujemy. Dobrze, ściągamy rybkę. I drodzy Państwo, będę musiał tą siatkę z rybami ściągnąć z tego syfu. I przełożymy na drugą stronę. Tam jest strza woda, tak to później siatki nie dosuszą. Po prostu siatki później, jak to się mówi, nie dopiorę i będzie cała śmierdziała tym syfem. Więc zobaczcie, co się dzieje. Więc ryby muszę na drugą stronę przełożyć i obławiamy systematycznie. Rybka za rybką. I tak to mniej więcej wygląda. Tak. I tak to mniej więcej wygląda. Więc biorę siatkę i przełożymy z tej strony. Ok. Z tej strony trochę się siatka przepuka. A my wracamy po kamieniach, zakładamy świeże robactwo, nabijamy podajnik i wędkujemy dalej w tym szlamie, inaczej powiedzmy w tym syfie. Ryby z wiślanego szlamu. Zobaczcie, tak mówię, chociaż tytuł mam ryby, prawdopodobnie będzie tytuł filmu ryby z wiślanego szlamu. Certa. Wypychacz. I mamy certę. Ok. Ryby z wiślanego szlamu. Przerzucę drugą. Tutaj jest cukiereczek. Większy, tak jak dzisiaj łowiłem. 15 hak. Trigalik bungee. Długi. Zobaczcie, jak sprężynka. Do tego taki zestaw. Jak widzicie, na rureczkę idzie koszyk, zapinka i tu przypon, a tutaj agrafka do PV-ki. Pokażę Wam, jak to idzie, tylko wytrę. Musimy wytrzeć, tak aby nam PV-ka się nie rozpuściła. Zakładamy PV-kę, przemamy. Teraz bierzemy PV-kę i w tej pozycji zapinamy, zaciągamy i mamy pomału, aby nie umoczyć, i mamy zestaw. Teraz nabijemy koszyk.
taka się prezentuje. Zobaczcie, PVK, pelety, tutaj dla drobnicy zanęta, trigalik bungee i tutaj jest przynęta. Jeszcze można jedną PVK założyć, powiedzmy w ten sposób, dla podkreślenia zahaczamy, obkręcamy, zahaczamy, obkręcamy, zahaczamy, obkręcamy, jeszcze raz zahaczymy, obkręcimy, zaczepimy i mamy w tej pozycji. Zobaczcie, i tak to się prezentuje, to chodzi, będzie tam stało, blisko rzucimy, zanęta PVK i na dole PVK, przy której jest nasza przynęta większa. Tak w nocy łowiłem, jakieś tam pociągnięcia były, ale nie było efektu. Więc drodzy widzowie, wygięcie, branie niesamowite, bardzo szczuła jest ta szczytówka Oshimano, a tu ryba, zobaczcie. Zobaczcie, kiełbik. Kiełb z dzisiejszego wypadu, czyli ryby z wiślanego szlamu. Dobra, rzucę cię tam, żebyś nie wpadł w to bagno. I zarzucamy dalej. To mówię, bardzo czuła jest ta szczytówka Oshimano. Wygięcie było konkretne, a tu krąpik, a tu raczej kiełbik. I nabijamy. I przerzucamy za tym szlam. Wędkujemy dalej. I wędkujemy dalej, dalej jest pytkę. Ryby z wiślanego szlamu. Tak mówię, film będzie tytuł Ryby z wiślanego szlamu, dlatego że w szlamie łowię. Jak widzicie to, drodzy Państwo, na moim filmie. Ryby z wiślanego szlamu. Okej. No ja no wiesz, no. Spadło. Było, ale już wiesz, było coś fajniejszego, więc przepukamy koszyczek, robaczki i z powrotem rzucamy w ten wiślany szlam, jak ja to nazwałem. Obławiamy dalej wiślane ryby. I zobaczymy co jak. Więc nabijamy podajnik i dalej rzucamy w miejsce, w które dzisiaj wędkuję. Tu było już coś fajniejszego, ale spadło. Bo zanim kamerę wziąłem, założyłem czapkę, trzymałem rybę, założyłem czapkę, włączyłem to. Ryba musiała poczuć luz i spadła, ale było już coś takiego ciutkę większego. Ale nic nie szkodzi. Wędkujemy dalej na tym wiślanym szlamem. Jeszcze patyka ciągnę z rybą chyba. Dość, że szlam, to jeszcze zobacz. Patyków ile. A nie wiem, czy ryba jest. Zobaczymy, drodzy Państwo, bo jakieś wskazanie było. No jest coś. Niedużego, ale zobaczcie, ryby z wiślanego
szlamu. Dobra, niech stoją. A więc, drodzy widzowie, nie ma tu tamto. Nie mam. Byłbym nie pyzą, tak jest, gdyby nie zaliczył wody. Pójdź na prawo, babi. Kolor trochę niezbyt fajny. Poczekaj, weźmiesz mi akurat uklejkę. Muszę wejść trochę tutaj z boku. Chociaż się zanurzyć. Zobacz, Rafał. Zobacz. Tu tutaj, ja będę zbierał śmieci. Tu. Tu położę z boku, żeby nie stanąć. Zobaczcie, ile fajansu. Nie, ale ja muszę wejść trochę do wody. Ochłodzić się, bo niestety. Rafał, ale tu jaki dół jest, pa. Patrzcie, ej. Patrzcie. No, widzę, jaka ryba. Zobacz, ej, tu jak blisko jest dół. I chociaż się zanurzyć. Nie to, że pływać, ale muszę się ochłodzić, bo jest bardzo, bardzo ciepło, drodzy Państwo. Tak, jechaliśmy wczoraj, to w radiu mówili, że spadające ciśnienie. Teraz jeszcze woda spada, jakiś syf, szlam mi tutaj nadpływa. Ruchu praktycznie nie ma, pomału się to ubija. Ale tak mówię, trochę muszę się ochłodzić. Więc wybaczcie, że w takiej wodzie, ale chłodzimy się w takiej wodzie, jak jest. Jest w pytkę. Trochę się przepłynę i wracamy zaraz. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytę. Zobacz, Rafał, nawet pa, zobacz, pa, jest, to szyję mam, nie? I zobacz, i teraz robię dużego kroka. I zobacz, popas. Zobaczcie, drodzy widzowie. Stoję tu i kroka daję. Po szyję. To tutaj jest taki dół. Tu jest taka fajna chyba głębina. Tam już jest wypłucenie, ale jest fajnie. O, jak fajnie, wiesz, jak chłodno, oj. Fajnie, fajnie. Dobrze będzie. Drodzy widzowie. O, zaraz będzie ruch. Motorówka płynie, może to w końcu odpłynie. Ale to zobaczymy. Mogłoby to odpłynąć. Jakbym miał zostać do jutra jeszcze, drodzy widzowie, wziąłbym podbierak. I pod bierakiem bym to wszystko ściągnął na brzeg, na kamienie wyrzucił i bym sobie oczyścił tak tą miejscówkę z tego szlamu. Ale że za 4 godzinki zwijamy się, bo jest po 10, o 12, o 14 się pakujemy, więc dlatego nic nie ingerował w tą miejscówkę. Widzicie, teraz trochę to się ubije. Ruch motorówki. I zobaczymy, ale branie ma wskazanie. Chyba branie mam, zobaczymy. Tak, jest rybka. Chyba, że spadła. Spadła. Okej. Okay. Powiem tak, haczyk już powinien wymienić, bo bardzo dużo ryb na niego wyciągnąłem. A wiecie, że haczyki nie są wieczne. Trzeba ostrzyć. Powiedzmy groty, tak aby kuł. I przy stosując haczyka jednego dużo ryb się ściąga, to później on mniej skuteczny się staje, rybka spadła. No i co? Nie zmieniam już przyponu, trudno, bo i tak ryby biorą jak biorą. Zmienię tylko robaczki, założę, nabiję koszyk i wędkujemy dalej, dalej i dalej. Wypadła, nie? Nie złamałeś.
No i dobrze. Okej. Leszczyka. Leszczyka. Ze szlamu. Zobaczcie. Już pójdziesz do tej, na tą fajniejszą stronę. Nieduża, ale cieszy i wędkujemy dalej. Nie, muszę ją wymyć w ten sposób, żeby zobaczyć, co to jest. Tak, drodzy Państwo, malutka certa. Więc pukamy koszyk, nakładamy sprzęty. Teraz założymy jeszcze jednego białego robaczka. Trzy sztuki, teraz trzy białe. Mieszankę. I rzucamy w nurt. Trochę dalej rzucam teraz w nurt. Tak, żeby aby z nurtu może certę złowić, to rzucamy trochę dalej. Tam. Okej. Pozycji, bo rzuciłem na wprost i wtedy nie ma łuku, więc w takiej pozycji jak teraz. Ok, wędkujemy i czekam na kolejną rybkę. Trochę fali się zrobi po tym i może to trochę spłynie. Zobaczymy ten szlam, może coś się z tym zrobi, zobaczymy. A teraz statek wycieczkowy właśnie nawraca do czwartej główki i tam u góry też ma chyba pod pierwszą czy drugą główkę z prawej strony. I taką trasę wycieczkową do czwartej i nawrót. Ok. Fala się robi. Zobaczymy, co będzie z tym. Ja w tej pozycji wziąłem wędkę, bo wziąłem na wprost. No i zobaczymy, zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. Gdzie to wszystko, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, ludzie, ile tu syfu jest, butelki pływają, ludzie po prostu wędkują, zostawiają na główkach, tak tam dalej, butelki po zanętach, zobaczcie. Pokażę Wam opakowania. Oczywiście to nie moje, ale też widzę Marcela, ktoś łowił, używał zanęty. Zobaczcie, ile śmieci jest, drodzy Państwo.
mieszanka z Marcela, 15 zł. Tu nawet plecionka jest. Zobaczcie, i to jest plecionka, butelki, wszystko, zobaczcie, jak pochowane puszki, pudełka, i wszędzie puszki po browcach. No ale plecionkę przytulimy, 10 metrów z Jacksona, będzie na przypody za Okoniem zimową porą. Ok, idziemy pilnować sprzętów. Dobrze, drodzy Państwo, zmiana teraz taktyki. Zmiana taktyki, Robert. Przekazać coś złapiesz na zmianę taktyki. Nie, zmiana taktyki jest tak, że teraz trzeba ustawić się pod słońce znów. I teraz robimy tak. Bierzemy nasz fotel. To mówię, zmiana taktyki. Bierzemy tu nasz fotel. W tej pozycji. Weźmiemy tylko zanętę, robactwo, tak żeby wszystko ręce i nogę miało. Ściągniemy zestaw i zarzucimy przed siebie i na widełki, i w pozycji na sztorc. Dlatego zmiana taktyki. Co mamy? Czerwone robaki, jak będzie. Wkładamy zanętę. Tak mówię, zmiana taktyki. I zarzuć samy przed siebie. Niedaleko. Powiedzmy tu. Wkładamy na widełki. I łowimy nadgającą szczytówkę, ale w tej pozycji, i przy okazji opalamy sobie nóżki i paluszki. Nie tylko, drodzy widzowie, a więc łowimy dalej i zobaczymy, co z tego przyjdzie. Drodzy widzowie, za bardzo mi się nie chce głowy do góry podnosić, więc założymy na te widełki i kij przed sobą. Bliziutko. Okej, nie szkodzi. Tu postawię i przy okazji, drodzy widzowie, żyłkę sobie przetrę od tego szlamu, bo jest trochę na kowrotku ubrudzona, więc zarzucamy tutaj. Stawiamy tu bliziutko, tak żeby było pod ręką. Na boczek trochę napniemy i jest pytka. No i tak jak teraz krzesło mam ustawione i trochę popatrzymy się na szczytóweczkę i zobaczymy, co stąd przyniosie mi ta wędka. Okej. Wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest w pytkę. Widzicie, zaczyna się ruch na wodzie, czyli statki pływają, kursują w tą i z powrotem, a my wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i niedługo będziemy kończyć tą imprezę. Wróciłem z tej strony, drodzy widzowie, dlatego że w górę mi się nie chce patrzeć do góry, słońce razi, Rafał ma dzwonki, to inna sytuacja, zadzwoni i już doskakuje, a ja wolę w tej pozycji na skośkę i lepiej, słońce mam z tyłu, lepiej mi widać branie tej pozycji, więc powróciłem z powrotem tutaj, ale już ta piana na brzegu.
Jest już. Mało co zostało. No i w tej pozycji woźniemy. O, jak boleń bije. I w tej pozycji już będziemy wędkować do końca. Widzicie, tutaj jak zarzuciłem na duże przynęty, tak bez brania, całą noc, cały dzień, zmiana, to tylko dygająca szczytówka i pinka, biały robak, czerwony robak dały mi rybę, oto na tą jedną wędkę. A więc jeszcze łowimy przez jakiś czas. Później wam pokażę ryby, które złowiłem. Wysuszymy siatkę. No i jedziemy na Kielce. O 14 będziemy się pakować. Przed 14 będziemy się pakować. I starczy, starczy. Drodzy Państwo, tego dobrego. A więc jeszcze chwilkę. Bądźcie z nami i wędkujemy dalej, dalej, dalej. Przerzucamy tutaj z tej strony i tak jak mówię, ciepło bardzo. Wykorzystam mieszankę i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Więc obławiamy dalej, dalej i dalej. Jeszcze troszkę i będziemy. Nie wiem, nie liczyłem, ale idzie, ale widzisz, jedna wędka łowi, tak? Jedna wędka i ryby takie, jak drodzy Państwo widzicie, nieduże, takie raz większe, raz mniejsze. Krąpik, leszczyk. No i mam jednego takiego większego leszczyka i karaska, który nie nagrał się, czyli Japońca. Trzeba jakoś otworzyć. I kolejna rybka, która idzie do wspólnego zdjęcia i zaraz, drodzy Państwo, wam pokażę. Och, co połowiłem. Zaraz wyciągniemy rybki, pokażę wam i będziemy kończyć i jechać na Kielce, ale to jeszcze za parę minut. A teraz przerzucam i wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest pytkę. I znów jakaś rybka. Wyprowadzimy ją tak, aby nie moczyć podbieraka. Trudno, najwyżej spadnie. Zobaczymy tylko co. Lesio. Zobaczcie, ale większego mam dzisiaj. Tego 48. Opukamy rybę. I pójdzie do wspólnego zdjęcia. Taką 48 mam największego karasia, trochę leszczyków, krąpi, certy i tak się prezentują moje rybki, które zaraz Państwu pokażę, ale to jeszcze przerzucam. A więc, drodzy widzowie, kończymy pomału tą imprezę, pokażę wam, co złowiłem. Dlatego, że będzie czas jeszcze siatkę wysuszyć. No i zobaczymy, co i jak. Więc... Nie, zobaczymy, Rafał. Pomału wezmę sprzęta i odkręcimy. I zobaczymy, co i jak. Proszę, przytrzymaj, tak żeby siatki nie porwać.
drodzy Państwo. No troszkę tego nałapałeś. Weź. Chyba więcej ode mnie. Więcej mam? No więcej masz, to chyba dużo więcej. No ale widzisz, jedna wędka. Jedna wędka, Rafał. Chodź tam na ten piasek. Będzie kotychy. O, będzie więcej. Więcej? Nie, 20 to nie będzie. Pójdź. I tak, drodzy Państwo, to się wygląda. Czyli jest największy gwóźdź programu Leszczyk. Ładny, nie? 48. Akurat bateria padła. I ten karaś, nie wiem, czy się nagrał też. Widzicie? I karaś jest też. Karaś, Lesio i trochę drobiu. Drobiu. No i teraz ze dwie, trzy rybki weźmiemy. Wezmę sobie na obiad. Najfajniejsze, trzy mi starczą, a resztę wypuszczamy. Suszymy siatkę i pomału będziemy kończyć, a jak coś jeszcze będzie, to nagramy. Więc trzy rybki, cztery największe wybiorę do wszamania. Taki ich los, a reszta wraca maluchów do wody. Reszta maleństwa niech odpływa. Baja. Odpływajcie i jest w pytkę. I drodzy Państwo, pakujemy się, jedziemy na Kielce. I tak leciało, jak widzieliście. Zabierzemy tylko śmieci, co nasze, tak aby po sobie zostawić porządek, bo jakby my to zostawili, później będzie wyższa woda, pójdzie, to co na główkach jest, woda zabierze i później takie syfy pływają w cały świat. Dobrze, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Leciało tak, jak widzieliście, połowione, ale nie te ryby, co chcieliśmy z nocy. Łowiłem na duże przynęty. Nie dawało to efektu ani u kolegi Rafała, ani u mnie. W dzień jedna wędka łowiła, u Roberta to samo. Czyli czerwony robak, pinka, biały robak, delikatne brania. No i tak leciało, jak widzieliście. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną dobrym nastrojem. No i zawijamy się na Kielce z tego miejsca, Sandomierz. Żegnamy Wisłę Kolową, polskich wód tak samo. No i tak to leciało, nic dodać, nie wiem, od Darka. Rafał, coś od ciebie? Było bardzo fajnie. Dzień był oczywiście, zabawa. Dużo ryb nie było, ale było dużo ryb. Generalnie po zmianie na czerwonego pojawiły się większa częstotliwość brań. Głównie łowiliśmy na pinkę białego. A kukurydzem oczywiście zanęcone zostało. Cóż, no polecam, bo fajna zabawa i trzeba tu przyjechać. No. Tak, dzięki. Narka, baja. Ja na piechotę, ty samochodem. Dobra. I zobaczymy to pierwszy, tam lepszy, pamiętaj. A ostatni zawsze będą pierwszymi. Darka, siema drodzy widzowie, do następnego.